Krótki film dokumentalny rejestruje wypowiedzi osób, które przeżyły początek II wojny światowej w stolicy. Jest podzielony na kilka części. Pierwsza część zawiera wspomnienia ostatnich dni sierpnia 1939 roku i opis przygotowań do wojny. Kolejno wypowiadają się Stanisław Zalewski, siwowłosy mężczyzna w garniturze. Siedzi obok stolika, na którym leżą książki poświęcone II wojnie światowej. W tle widnieje czarno-białe zdjęcie przedstawiające żołnierzy w hełmach i słup z godłem Polski, prawdopodobnie słup graniczny II Rzeczpospolitej. Jako drugi wypowiada się Jan Wojciech Topolewski, ubrany w białą koszulę, łysiejący mężczyzna o białych włosach po bokach głowy, ukazany jest na tle biblioteczki z encyklopediami. Następne archiwalne nagrania przedstawiają kolejno Stefana Rzepczaka, bruneta w okularach i koszuli w prążki oraz Halinę Birenbaum, szatynkę w okularach i różowej koszuli. Za jej plecami znajdują się ramki ze zdjęciami oraz odtwarzacz muzyki. W trakcie wypowiedzi świadków przez ekran przewijają się zdjęcia z pierwszych dni wojny, między innymi czarno-biała fotografia oddziału konnego, grupa warszawiaków w różnym wieku stojąca obok działa przeciwlotniczego z transparentem Armii w darze, warszawscy sprzedawcy gazet w kioskach. Widok z okien z szybami zaklejonymi taśmą w kształcie litery X. Szereg dziewcząt w mundurkach z maskami przeciwgazowymi na twarzach. Tłumy ludzi w kolejkach. Młodzi ludzie kopiący rowy. W drugiej części filmu świadkowie przywołują swoje wspomnienia z dnia wybuchu wojny i pierwszego tygodnia walk. Wypowiada się Janusz Bąkowski, siwy mężczyzna o krzaczastych brwiach i długiej białej brodzie. Opowiada siedząc w brązowym fotelu i żywo gestykulując dłońmi. Jego wypowiedź wzbogacona jest kadrami z czarno-białego filmu przedstawiającego eskadrę samolotów przelatujących nad miastem w ujęciu z wnętrza jednego z nich. Następnie na ekranie pojawia się Henryk Matulko, mężczyzna o krótko przystrzyżonych siwych włosach i zapadniętych policzkach, ubrany w błękitną koszulę i beżową kamizelkę. Po nim następują wypowiedzi zilustrowane filmem i zdjęciami z pierwszego bombardowania miasta. Mówcami są Zdzisław Stawicki, krótko ostrzyżony siwowłosy mężczyzna w granatowej koszuli i Jan Walczyk, którego nie widać na nagraniu. Swoimi wspomnieniami dzielą się kolejno Jan Chodakowski, gładko ogolony łysiejący mężczyzna w garniturze i Urszula Katarzyńska, siwowłosa elegancka kobieta. Kolejnym świadkiem jest Marian Traczyk, zasiadający w garniturze nad filiżanką kawy. Za jego plecami w półmroku pianino z ramkami na zdjęcia i figurkami. Gdy opowiada, przez ekran przewijają się kolejne kadry. Młodzi ludzie z plecakami i tobołkami idą przez most. Mężczyźni umacniają okopy i barykady. Dziura po bombie zieje w centrum Warszawy. Martwe konie leżą na ulicach. Ludzie stoją w kolejkach po żywność. Groby usypane na placach. Nad nimi górują drewniane krzyże. Na ekranie pojawia się kolorowe zdjęcie Andrzeja Kotarskiego. To uśmiechnięty siwy mężczyzna w koszuli w niebiesko-żółtą kratę. Po chwili fotografię tę zastępuje jego czarno-białe zdjęcie portretowe z młodości. Przedstawia dwunastolatka w szkolnym mundurku. Trzecia, ostatnia część dokumentu to zbiór wspomnień z oblężenia Warszawy przez Niemców. Ponownie wypowiadają się osoby już wcześniej występujące w filmie. Ich opowieści są bogato okraszone czarno-białymi zdjęciami i kadrami z filmów, przedstawiającymi między innymi młodzież kopiącą rowy przeciwlotnicze, ruiny budynków po bombardowaniu, szkielety konstrukcji przemysłowych. Szczególnie uderza zdjęcie ukazane podczas wypowiedzi Heleny Piekut, brunetki w biało-niebieskiej bluzce w kwiaty. Przedstawia ono dzieci siedzące na ulicy wraz z matką, obejmującą ramionami zawiniątko z noworodkiem. Po raz pierwszy pojawia się Zofia Rusecka. Jest ukazana na kolorowej fotografii. Pogodna, siwowłosa kobieta w białej koszuli i szarym sweterku krząta się po swoim domu.
Jej wspomnienia ilustruje seria zdjęć i kadrów przedstawiających bombardowanie szpitala. Ukazane są puste łóżka zasłane gruzem i pyłem. W jednym z nich leży przewrócona figura Matki Boskiej. Na ekranie pojawiają się również fotografie sanitariuszy opatrujących rannych, na których twarzach maluje się cierpienie i przerażenie. Ten fragment wieńczy wizerunek prowizorycznego cmentarza z licznymi drewnianymi trumnami, wokół których gromadzą się ludzie. Ostatni kadr, pojawiający się w tle opowiadanych historii, ukazuje wielki pożar. Z oddali nadjeżdżają strażacy, próbują ugasić szalejący ogień. Potężne kłęby dymu unoszą się nad płonącym miastem. Film wieńczy widok miasta w ruinie. Na czarnym tle biały napis „Wrzesień 1939 w Warszawie we wspomnieniach świadków”. Stanisław Zalewski, urodzony w 1920 roku. Przyszedł ten czas, mianowicie kiedy już czuło się, że coś jest nie tak, już prasa mówiła, już była pewna informacja. I pamiętam jeden taki gazetę, artykuł, a Niemcy to mają czołgi z papieru. Jakaś propaganda, żeby nie obudzać w narodzie jakiejś trwogi. Nawet pokazywano, jak się zdejmuje te atrapy z wierzchu. No, niestety propaganda wszędzie jest i była wtedy. Ale przygotowania szły. W sierpniu już były nakazy mobilizacyjne. Już były w każdym domu tworzone grupy tak zwanej obrony przeciwlotniczej. Uczono, jak należy przechowywać żywność na dłuższy okres czasu, jak należy zabezpieczać szyby, że przy huku, żeby nie wypadały, a jak wypadnie, to żeby jakoś nie było odłamków, to się przyklejało taką literę X z jednej i z drugiej strony. Jak szyba pękła, to się trzymało na paskach. Już maski gazowe były. Kto nie miał masek gazowych, to tampony. Uczono, jak ich używać. Jak używać gaszenie bomb zapalających. Ja, jako młody chłopak, zostałem wyznaczony na gońca do przenoszenia meldunków pomiędzy tymi oddziałami przeciwlotniczymi. No i już przed 1 września na podwórzu u nas zaczęto ustawiać gniazda karabinów maszynowych do zwalczania samolotów. Obok było Państwowa Komenda Uzupełnień, to obecnie rejonowa komenda, gdzie rejestrowano ludzi. Tam na dachach już były te samoloty. Przy porcie praskim, niedaleko nad Wisłą, już stały baterie dział przeciwlotniczych. No i dopiero 1 września, no to była bardzo piękna pogoda, bo ja 3 września jeszcze pływałem w Wiśle. Piękna pogoda. Nagle samoloty się pojawiły. I artyleria zaczęła do nich strzelać. Wszyscy mówią, no ćwiczenia, bo były to co ćwiczenia. Ale jak zaczęły spadać bomby, no to już okazało się, że to już nie ćwiczenia, a to już niestety wojna. Jan Wojciech Topolewski, urodzony w 1931 roku. No ale to była już atmosfera, widać było, że coś się już zanosi. To nie było tak, że ten napad Niemców to był jakiś taki bardzo mocno nieprzewidywalny. To było wszystko z góry, już tak było wiadomo, zatargi na te polityczne, prawda, i tak dalej. Tak się wyczuwało, że lada dzień jakaś konfrontacja nastąpi. No, te słynne przemówienia Becka zresztą w Sejmie, że Polska może być biedna, prawda, ale honor ma swój i tak dalej i się nie podda, więc to już wszystko rzutowało na to. No i ostatecznie się okazało, że żeśmy do tego 1 września do tej szkoły nie poszli. Stefan Rzepczak żył w latach 1928-2016. W pierwszym dniu wojny żeśmy wracali z letniska w Zielonce do Warszawy. Przyjechaliśmy do Warszawy, oczywiście Warszawa była inna jak zwykle. Zaklejane okna, wszystko zaciemnione i było widać ten nastrój wojenny. Była zarządzona mobilizacja, kobiety żegnały się z mężami, które odchodziły na front. W
mój tata nie był na froncie, bo był zakwaterowany przy ochronie Mennicy Państwowej. I cały czas w obronie Warszawy był w Warszawie. Jako młody chłopak, harcerz, włączyłem się w nurt obywatelski. Kopaliśmy okopy i schrony przeciwlotnicze. Kopaliśmy również rowy przeciwczołgowe na Czerniakowski i tam wszędzie, gdzie wojsko to sobie życzyło. I od tego momentu w zasadzie człowiek się coraz bardziej stawał patriota. Halina Birenbaum, urodzona w 1929 roku. Ledwo przyjeżdżamy do Warszawy, ludzie stoją przy różnych kawiarniach, nie każdy ma radio, nie każdy wie, co się dzieje, słuchają jakieś wiadomości i tylko słychać krzyki Hitlera i krzyki niemieckie. Oni w audycje polskiego radia plączą się niemieckie audycje, zwyciężają je i groza, i ludzie kupują cukier, mąkę, szykują, co tu będzie, zaklejać okna, zaklejać szyby. No i później próbne alarmy i 1 września 1939 rok, alarm prawdziwy. Schodzimy do klatki schodowej, bo nie było takich bunkrów w piwnicy przeciwlotniczych, ale klatka schodowa będzie nas ratować, że te mury. I Marek zostawał zawsze w pokoju, on zawsze chciał patrzeć, gdzie ten samolot leci, gdzie pada bomba, gdzie widać już ogień. I nie bał się, i to mnie też zarażało jego odwagą, że nie wpadałam w panikę. Jak on się nie boi, to ja też nie mam się czego bać. A on był zawsze wzorem dla mnie, Marek, ten starszy brat. Janusz Bąkowski żył w latach 1929-2005. Wracałem 1 września rowerem raniusieńko. Jechałem z Jeziorny do Warszawy, to wtedy Kociołby tam jeszcze były, takie wąskie dróżki. I zobaczyłem nad Warszawą kątem oka stado gołębi, jak to gołębie w górze, w słońcu latają, to tak się czasami, to nie były gołębie, to były zrzucone bomby. I za chwilę było wu, słyszałem. Prawda? Czyli to znowu to takie gołąbki sobie tam błysnęły, a to nie gołąbki, tylko bomby poleciały na Warszawę pierwsze. Mój kolega ciągle mi zazdrościł, ciągle mówił: Janusz, jakie ty masz szczęście. No widocznie to szczęście sięgnęło też i do tego, że brzydka rzecz, ale no zobaczyć pierwsze bomby lecące na Warszawę, prawda? Bo akurat się jedzie rowerem z 1939 i to no, historyczny moment. Henryk Matulko żył w latach 1925-2014. Pierwszy dzień, proszę panią, wojny to zapamiętałem jako... Mieszkaliśmy na Karolkowej wtedy, bo to było to nasze pierwsze mieszkanie. Pierwszego dnia zbombardowane na kole chyba zostały tam budynki zbombardowane, a na nasz dach omal nie padła bomba zapalająca, bo ona nie wybuchła. Ona jako niewybuch stoczyła się z dachu i wpadła do ogrodu. I ta bomba właśnie jako pierwszego dnia, pamiętam, zrobiłaby nam niezły pasztet. Zdzisław Stawicki żył w latach 1927-2013. I słyszymy... Przez radio chyba żeśmy usłyszeli, że wojna, no ale przede wszystkim przez radio zaczęli nadawać ostrzeżenia przed nalotami. Uwaga, 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 nadchodzi, nadchodzi, uwaga. Nie wiedzieliśmy, co to znaczy początkowo. Potem okazało się, że to było ostrzeżenia przed nalotami, samolotami. Uwaga, uwaga, nadchodzi, nadchodzi. Taki był początek wojny. Jan Walczyk, urodzony w 1926 roku. Rano poszedłem 1 września do szkoły. I jakoś tam dotarłem mimo
już w tej chwili olbrzymie zawieruchy, bo już wtedy Niemcy zaczęli bombardować Warszawę. Dyrektor zarządził, że natychmiast, żebyśmy poszli do domu, że żadnej nauki nie będzie. No więc znowu wracałem do domu i trzeba było bardzo uważać, bo Grochowska ulica, główna arteria na Grochowie, była bombardowana z tych samolotów. Nie zapomnę takiej sytuacji jak czteropiętrowy dom. Całkowicie zdjęta była front tego domu i dół taki olbrzymi przed tym domem i tam fortepian leżał w tym dole. Więc to takie coś niesamowitego, prawda? Bomba ścięła dom, front domu. Jan Chodakowski, urodzony w 1930 roku. Ojciec zobaczył plakaty pobór do wojska. Był to plakat biały z czerwonym na krzyż paskiem. Zdenerwował się bardzo i wrócił do domu zdenerwowany i zaczął się szykować na wyjazd do wojska, na wyjazd do wojska. Atmosfera się zrobiła bardzo przykra, mama zaczęła płakać. Ja to jeszcze specjalnie nie wiedziałem, jak to jest. Po jakichś 2 godzinach odprowadzamy ojca na dworzec główny w Warszawie. Tłumy ludzi, mężczyzn, którzy tak samo są z tego samego z poboru. W międzyczasie 3 żołnierzy prowadzi 2 jeńców, lotników niemieckich. Ludzie ci wszyscy poborowi, którzy szli wyjechać do wojska, mało ich nie rozszarpali. Żołnierze musieli nasi po prostu ich odpychać, żeby mogli swobodnie przejść i przeprowadzić tych jeńców. I tak pożegnaliśmy ojca. Urszula Katarzyńska, urodzona w 1925 roku. No, dowiedzieliśmy się przez radio, które to podało. Oczywiście, że to jakieś było to... Pierwsze dni to jeszcze mieliśmy to w ogóle radio. Oczywiście, a później te radia trzeba było oddać. Co było dosyć bolesne, bo tu to przez to radio się słuchało. I tego Starzyńskiego, który mówił, i tych wszystkich komunikatów, które nadawali, i tych i OPL-u, i tych wszystkich innych, u Miastowskiego, czy innych, jak mówili, to wszystko. No i prawdopodobnie ja sobie tej wielkiej takiej sprawy nie zdawałam z tego. No wiedziałam, że się to dzieje, że to jest źle, ale jeszcze to było w takiej kategorii, nie bardzo to ja miałam 14 lat, no to tak jeszcze się tak mądrze nie myśli, prawda? Marian Traczyk żył w latach 1924-2018. Wybuchła wojna, byłem tam jako goniec i samoloty nareszcie, pełno samolotów na niebie. O, mówimy, coś się dzieje. I zaczęły bomby spadać. I wtedy dopiero zorientowaliśmy się, że to wojna. I wielki sukces to był, bo były plakaty takie o śmigły, to broni, to wszystko. I za kilkanaście dni Niemcy doszli do Warszawy. Warszawa była zamknięta, a oprócz tego to jeszcze był taki bałagan powstał, bo z Warszawy był rozkaz udawania się na wschód. I pełno tej 19-20-letnich chłopaków zasuwało na wschód. Był ruch na moście poniatowskim, Poniatowskiego duży. I jak zaczęło się, Niemcy podeszli do Warszawy, i zaczęło się oblężenie Warszawy. To oblężenie polegało na tym, brakowało jedzenia, brakowało wody, następnie w nocy były ostrzał artyleryjski w dzień naloty i Niemcy używali tych stukasów, jak my ich nazywaliśmy, i leciał i później nurkował i miał włączone jakieś aparaty, strasznie było. I człowiek bał się tego wyjścia. I jak później bomba. No i domy zaczęły się palić, walić. Nie było co jeść. Światła nie było. W nocy żeśmy brali, jak się szło wieczorem, to przy ścianie domu i człowiek patrzył na niebo i wtedy widział, czy ktoś jeszcze idzie, czy nie. I to były kolejki. No tragicznie było. Ja się nie bałem. Miałem wtedy 14 lat.
15. Nie bałem się, ale żółty się robiłem. Skóra moja zżółkła ze strachu czy z czegoś. No. I nas ratowało w czasie oblężenia, bo była piekarnia Maksymiliana Langiego i on nas karmił całą kamienicę. Następnie po drugiej stronie był haberbusz, to tam był ten jęczmień, który służył do wytwarzania alkoholu, znaczy piwa. I tam się nosiło ten jęczmień i też tłukło się to wszystko, nasze matki robiły. A jeszcze, jeżeli chodzi o moją świadomość, to chodzi o wojnę, o bomby. Zaczął się nalot, to wszedłem do takiego parterowego budynku, patrzyłem się w górę, sufit, no to bezpieczny. Okazuje się, że jak bomba w sąsiedni budynek uderzyła, to od trzeciego piętra do parteru dom się rozpadł. I wtedy dopiero uświadomił sobie człowiek, jaka to jest siła. A grobów było pełno na podwórkach, bo nie było na cmentarzach, tylko tam, gdzie wolna była ziemia, nie było asfaltu czy czegoś innego, to był grób i krzyże stały. Później nastąpiła kapitulacja, warszawiacy płakali, żeśmy się poddali, bo miał być też pomoc, to wszystko, nie było żadnej pomocy. Taki naród był w Warszawie taki załamany. Andrzej Kotarski, urodzony w 1926 roku. Oblężenie Warszawy to było takie, to jest takie wspomnienie, które nie zapomnę, bo tam pewnego dnia, już pod koniec oblężenia, Niemcy atakowali od strony Wilanowa. I taki był, że tak powiem, klasyczny atak. Najpierw taki huraganowy ogień artyleryjski, który pan tak szedł, równo i się zbliżał, przychodził i tak dalej. A myśmy byli bardzo blisko frontu. No i słyszeliśmy, jak ten ogień się zbliża, żeśmy się schowali w piwnicy. No i w pewnym momencie zaczęły uderzać pociski w nasz dom. Ja wiem, że z przerażenia to włożyłem koszyk na głowę i schowałem się pod stół. A trafiły szczęśliwie nie w tą piwnicę, tylko tam w pokoje, między innymi w obok piwnicy, która była pod kuchnią. A na kuchni stał wielki dzban, wielki taki garnek glinami z powidła. Pamiętam, że upadł i się nie rozbił. Stanisław Zalewski. Ja się panicznie bałem burzy do tego stopnia, że obojętnie gdzie byłem, na zabawie, nie do, gdzie, jak usłyszałem grzmoty, błyskawice, ja szybko do domu, w kąt przykrywałem się kocem i pierzyną. Koniec. Później kopane były rowy przeciwlotnicze. To były rowy kopane takim zygzakiem. Pytałem się, panie, ten co, po co te zygzaki? Mówi, Gnojku mówi, jak bomba uderzy w ten jeden zygzak, to zginą ludzie, którzy są w tym zygzaku, ale reszta w drugim zygzaku ocaleją. A jak gdyby to było długi rów, no to wtedy wszyscy, co w tym rowie są, byliby rażeni. Był taki nalot 6 września, kiedy te sztukasy, bo nasze lotnictwo już właściwie nie było go widać, nie było. Bombardowały mosty, przyleciało ich kilkadziesiąt sztuk. A te sztukasy, zresztą widać tutaj, dom słowa tak jednego pokazał, specjalnie go obejrzałem. On ma tam, miał taką dyszę pod kadłubem z przodu. I one lotem nurkowym bombardowały. On gwizdał niesamowicie. Jak rzucił bombę, to chup i to gwizdanie, to się robiło takie małe piekiełko. Ale to był nalot, który zrobił tyle spustoszenia w Warszawie. Pamiętam, upadło kilka bomb niedaleko nas, no w odległości 100-150 metrów od tego rowu, gdzie ja siedziałem. A Niemcy rzucali te bomby 500-kilogramowe. To ogromne leje. No i postanowiono wtedy uciekać z Warszawy na wschód, bo tam będzie dobrze. I w tym rowie, jak byłem, ten huk bomb, jaki był, i ten gwizd, przestałem się bać, ale to wynik choroby, a poza tym nie mogłem wyjść. I w ogóle przestałem się bać burzy. I od tego czasu się już nie boję. Jan Wojciech Topolewski. Jak się wojna już miała zbliżać, to był taki run na to, żeby budować schrony. Kopać schrony. W tym ogródku jordanowskim, właśnie w którym żeśmy pracowali, też kopali te schrony.
I starsi wyrzucali tą ziemię na wierzch, a my tam, ci młodsi, tym na wierzchu już tą ziemię jakoś tam żeśmy odpowiednio kształtowali, żeby coś tu było podobno. Więc miało to uchronić właśnie przed bombardowaniem, w razie uderzą w budynek, jak się zawali, no to może w tym rowie będzie bezpiecznie, ale z tego co wiem, to w tym rowie praktycznie nikt nie siedział później, tylko wszyscy albo do piwnicy się uciekali i przeważnie wszyscy w piwnicach siedzieli. Tak samo było na tej radnej. Wszyscy siedzieliśmy tam w piwnicy. Jak naród był, jak się zbliżał, to wszyscy do piwnicy. Helena Piekut, urodzona w 1936 roku. Pamiętam, jak wybuch wojny i ojca zobaczyłam w takiej długiej masce przeciwgazowej i strasznie się przestraszyłam tego. I co pamiętam? No huk, dym, no takie obrazy. I później pamiętam, jak do schronu, do piwnicy żeśmy zeszli i na takim łóżku polowym, jeszcze pamiętam, w niebiesko-granatowo-białe pasy i ja siedziałam i mama mi dała do rąk, jednej ręce miałam czekoladę, a w drugiej nie wiem dlaczego pudełko sardynek. I tak je po prostu, i tak ściskałam tą czekoladę, że mi ta czekolada tak spływała po ręce ze strachu chyba. Jan Chodakowski. Potem nastały dni oblężenia Warszawy. Na koszykach w tym kościele przy tym został zrobiony magazyn w amunicji. Niemcy to wykryli i zaczęli ostrzeliwać i po prostu zapalili tą całą amunicję i ta amunicja rozrywała się w przeciągu 3 dni bez ustanku. Paliło się to wszystko. Były to tabory wojskowe, więc konie rozbiegły się wszędzie, niektóre były pozabijane, niektóre się rozbiegły, 3 wpadły do nas do bramy. Tam się zaopiekowali tymi końmi, część jednego konia, który był bardzo unieszkodliwiony, to pierwszy raz jadłem koninę, bo został dobity w tym i wszyscy, cały dom miał po prostu z tego wielką uroczystość, bo mieli jedzenie. Jan Wojciech Topolewski. A my z mamą, udali się do ciotki na Powiśle, na ulicę Radną. Dlaczego na Radną? No bo mama doszła z ojcem, zresztą wcześniej doszli do przekonania, że tutaj na tej Woli to może być strasznie u nas niebezpiecznie, bo to jest dzielnica przemysłowa. Bardzo dużo zakładów jest przemysłowych. Parę metrów od nas była przędzalnia, później fabryka karabinów, prawda? Później były te zakłady tam inne, wagonowe i tak dalej. Było tych zakładzików skoncentrowanych dużo. Była i elektrownia, prawda? I inne zakłady takie, które mogłyby stanowić cel ewentualnego bombardowania. No, w związku z tym idziemy na Powiśle, bo to nad Wisłą, to może tak nie będzie groźnie. Doszliśmy tam, żeśmy u tej ciotki w pierwsze dni, pod jakimś okres tego września, początek żeśmy spędzili i co jakiś taki dziwny zbieg okoliczności, muszę powiedzieć, jak na ironię zupełnie. Okazał się, w tym budynku na Radnej, to chyba była Radna 11, może się nie myślę, ale chyba się nie mylę, to była w ten budynek, w jedno tam przęsło w tym budynku uderzyła bomba. Akurat to uderzyło. Myśmy w tym momencie siedzieli w piwnicy, bo wszyscy uciekali do piwnicy. I akurat bomba tuż walnęła w ten budynek, więc tam się posypało, trochę kurzu było i tak dalej. Zaczęło się na którymś tam górnym piętrze palić, więc miejscowie tutaj, ci bardziej zwinni, starsi, z kubłami na ten gasić to i tak dalej. A w tym budynku na Ludwiki, gdzieśmy się bali, draśnięcia nie było żadnego, nic. Nic się nie stało na tym budynku, więc taka trochę ironia losowa, że tak powiem, że nie wiesz, kiedy trafisz, jak to się mówi, z deszczu pod rynnę, prawda? Tak samo tutaj to zadziałało. Zofia Rusecka żyła w latach 1922-2007. Mieszkaliśmy przy ulicy Ogrodowej i przeżyliśmy najcięższe bombardowanie Warszawy, zniszczenie całkowite. Pamiętam taki moment, wracałam z ojcem i z mamą
do domu z krakowskiego przedmieścia na ulicę Ogrodową. Droga nasza prowadziła przez ulicę Elektoralną. Przy ulicy Elektoralnej do dzisiaj stoi ten dom, to jest dom kultury. Tam był szpital i ponieważ bombardowanie objęło również ten obiekt, w momencie, kiedy zbliżaliśmy się do tego budynku, zobaczyliśmy, że pełne płomienie buchają z tego domu, a na ziemi porozstawiane na noszach albo na łóżkach chorzy w białej pościeli tych ludzi, którzy zdążyli być przeniesieni z budynku. I pamiętam to spojrzenia, błagania, proszę panią wody, tak jak podchodziłam, chciałam pomóc, chciałam coś przenieść, czy ułatwić to leżenie, poprawić pościel. Proszę panią wody, wody proszę. Gdzie tu wody, jak to wszystko pali się dookoła, dym kłębi się wszędzie. Ja do domu nie wiem, czy ja mogę dojść, czy ja znajdę dom w ogóle cały, czy zastaniemy jeszcze dom niespalony. I w tym dniu zginęła przyjaciółka mojej mamy. Po kilku tygodniach była ekshumacja. Dlaczego o tym pamiętam? Bo ja już w tym wieku byłam, że już tam czasami sięgałam do jakiegoś papieroska, żeby pociągnąć potajemnie przed mamą. I nie wolno mi było palić oficjalnie. I wtedy, jak poszłyśmy na ekshumację zwłok, to mama sama wyciągnęła portfelik, powiedział, zapal. Bo rzeczywiście ten odór, ten straszny widok, który się wyłonił z tego odwalonej ziemi, był tak straszny, że matka przerażona była o moje nawet zdrowie. Halina Birenbaum. Warszawa się pali cała. I jest jeszcze syrena. Jeszcze mówią, nadchodzi, nadchodzi. My lecimy do klatki schodowej na dół, trzyma, mama mnie trzyma. Pochyla się nade mną, jak te bomby spadają, że jakby chciała cały dom podtrzymać, żeby na mnie coś się nie zawaliło. A obok nas zawalają się domy, palą się domy, dom się trzęsie w posadach. A później było, przeszedł. Już przeszedł samolot, można wejść do mieszkania, a potem to już było nalot, nalotem już nie mówili, nadchodzi, ani przeszedł, już było cały czas, dzień i noc. W dzień samoloty i bomby nisko latali nad nami, było ich słychać, szum tych samolotów, a w nocy armaty. Tak przez 3 tygodnie. Już nie można chleba dostać, już stoi się nocami koło piekarni, kupuje się ten chleb jeszcze nieupieczony. Biegiem do Wisły po wodę, bo nie ma wody, nie ma niczego. Ludzie padają od odłamków, od tych bomb, w kolejce do piekarni. Już jesteś w kolejce, to już chleba nie ma tam. Jan Wojciech Topolewski. No, ale tak jakoś ten typ, najgorszy był, że to tak człowiek z tego okresu międzywojennego, spokojnego, cichego, raftem wpadł w jakiś taki zamęt niewyobrażalny. W tych piwnicach odbywały się modlitwy, wszyscy ludzie, prawda, się modlili, żeby jak najszybciej, żeby się uchronić i tak dalej. Człowiek wpadał w taką atmosferę trochę takiej obawy jakieś, prawda, widział tam te kobiety zapłakane, wpada jakaś kobieta, mówi, ojej, tam mi zabiło odłamki, czy przecież trup się siał też, niezależnie od tego. Także ta atmosfera była dość taka ciężka była ta atmosfera tam. Halina Birenbaum. Kończy się wreszcie. Myślałam, tylko to bombardowanie, żeby się skończyło, to już wszystko będzie dobrze. Niczego na świecie nie jest tak straszne jak to bombardowanie, bo to jest bez ustanku. Naprawdę konie zabite i jadło się to mięso z tych koni. Nie wszyscy, my jeszcze nie z początku, ale później też. I byli żołnierze tacy już poddani tacy, już tak siedzieli i nie walczyli już. Warszawa się nie poddawała i nie walczyła. I oni bombardowali, niszczyli. Wreszcie nastał spokój. Spokój klęski. Na tle archiwalnego nagrania płonącego domu tekst. W filmie wykorzystano fragmenty relacji zgromadzonych w Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta. Relacje nagrali Karol Białas, Piotr Filipkowski, Tomasz Gleb, Grzegorz Kaczorowski, Anna Maciąg, Katarzyna Madoń-Micner i Jarosław Pałka. Więcej relacji na stronach audiohistoria.pl, relacjebiograficzne.pl. Montaż Dariusz Krajewski.
Scenariusz Maria Buko i Jarosław Pałka. Dom spotkań z historią. Muzyka freesound.org. Domena publiczna. Audiodeskrypcja Fundacja Siódmy Zmysł. Tekst Alicja Maciejewska i Agata Łytka. Czytał Hubert Chłopicki.